Witajcie, kochani. Dawno mnie tutaj nie było i powiem szczerze, miałam jakąś taką awersję przez jakiś czas do nagrywania filmików i cały czas o tym myślałam, że kurczę, nic nie wrzucam, nic nie nagrywam. Ostatnio chyba wrzuciłam filmik z krab masowymi pracami, więc to już było hu. No, niedługo pewnie będzie z miesiąc czasu. Może tam coś się pojawiło, co udostępniłam, co już miałam na kanale. Mam też tam jakieś filmiki, ale one się dopiero ukażą gdzieś tam później. Tak już myślałam sobie taką przerwę zrobić. Powiem szczerze, mam czas na to nagrywanie i jakoś tak, no, robię coś innego, oglądam seriale i jakoś w ogóle tak, no, nie ciągło mnie do tego, żeby nagrywać. Nie wiem, mam takie wrażenie, jakby to było coś takiego trudnego. A to tylko po prostu przecież, wiecie, usiąść i coś tam nagrać, pogadać trochę samemu do siebie. No ale jakoś tak, no nie wychodziło mi to. No i trochę tych rzeczy, które chciałam wam pokazać, nagrać, gdzieś tam się nazbierało, o części już zdążyłam zapomnieć, co planowałam. Natomiast chciałam wam pokazać, co od tego roku zaczęłam robić, inspirując się, o widzicie, mam taki bullet journal, o właśnie, o tym chciałam powiedzieć. Zaczęłam prowadzić sobie, znaczy robić taki własny kalendarz. Zainspirowała mnie do tego Anita Tosiakowo. No i mój jest taki, wiecie, kłaczkowaty i niestety, znaczy mam koty, więc te ich kłaki są wszędzie dosłownie, włącznie z moim bullet journalem. Zbierałam się do niego już od jakiegoś czasu, bo już dosyć, no nie wiem, z pół roku chyba obserwuję kanał Tosiakowo i już pamiętam na zlocie w październiku na Craft Party, właśnie jak spotkałam Anitę, to wspominałam jej, że zamierzam zacząć robić swój bullet journal i zaczęłam jakieś tam stempelki kupować, tak powoli jakby się przygotowywać, ale zawsze problem był taki, że nie miałam bullet journala, to znaczy nie taki, jakbym chciała, bo gdzieś tam udało mi się coś kupić i nie do końca mi to pasowało i w końcu ten znalazłam. Znaczy też nie chciałam wydawać dużych pieniążków, bo te, które, z których korzysta właśnie Tosiakowo, to te Devangarii, no one są dosyć drogie, tak jak na zeszyt po prostu, nie? Fajne, bo mają dużą grubość, gramaturę papieru. No więc szukałam czegoś tańszego i w różnych miejscach były, a krzanowe mi nie odpowiadały, bo miały jakieś dziwne małe kropeczki, znaczy małe odstępy i były też na kółkach, w TK Maxie nic takiego nie znalazłam, co mi pasowało i znalazłam taki bullet journal, da, chyba za niego 25 zł mi się wydaje, albo 30, nie pamiętam, w Tedim, wiecie, tam jest cały taki regał z samymi zeszytami, notesami i w zasadzie ciężko jest nawet coś znaleźć, bo to wszystko jest takie wymieszane i znalazłam taki, który ma gramaturę 100. Przepraszam bardzo. No i ta setka, powiem wam szczerze, że jest całkiem spoko. Ja tutaj nie będę malować jakimiś farbami, więc no myślę, że na razie jest wystarczająca. Też nie wiedziałam, czy mi się to w ogóle spodoba, czy nie. Bardziej mi się podoba samo to tworzenie, niż zapisywanie w nim jakichś tam informacji, bo u mnie się jakoś tak bardzo dużo w życiu nie dzieje takich zawodowych rzeczy. No ale coś tam sobie w nim piszę i sprawia mi przyjemność samo po prostu to kolorowanie. Ja też się skupiłam na maskach i na tuszach i zaraz wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Na początku sobie stworzyłam, no widzicie, roczek sobie zaczęłam. Później tutaj sobie zrobiłam kalendarz, no wiecie, przepisałam wszystko ręcznie i zaczęłam sobie, widzicie, jakimiś tam maskami, jakimiś pisakami. Też nie mam jakichś tam super takich pisaków. Co prawda już sobie kupiłam takie z Faber-Castell, bo właśnie Anita też takie, Anita czy Aneta? Anita. Takie właśnie używa, mam jakiegoś Tombola, takiego bladoróżowego. Tutaj go używałam, ale musiałam dwa razy nim przejechać, bo trochę za blady. I gdzieś tam sobie jakieś długopisy, jakieś cienkopisy zaczęłam kupować. No i właśnie coś tutaj sobie zaczęłam tworzyć. Tusze mam, maski mam, więc jest gdzie wykorzystywać te różne rzeczy. Potem sobie zrobiłam takie, wiecie, wizyty lekarskie swoje w takich rameczkach. Moją wagę tutaj lepiej nie oglądać. Zrobiłam sobie taki regał z książkami. Ja to podpatrzyłam sobie gdzieś tam na Pinterestie.
No, mam nadzieję chociażby w tym roku tą jedną półkę, nie? Przeczytać. Ale zobaczymy, jak to będzie. Wiecie, jak więcej się skrapuje, to wtedy mniej się czyta. A jak skrapuję, to myślę o tym, że nie czytam. Jak czytam, to myślę o tym, że nie skrapuję. I to będę koło. Filmy do obejrzenia, jak widzicie, no, mam listę Schindlera, którą zawsze chcę obejrzeć i jakoś do tego nie dochodzi. Mam filmy, które widziałam, seriale, które widziałam. Tak jak widzicie, no, seriale to są od początku roku, więc no już całkiem sporo ich obejrzałam. Jakieś rzeczy, które chcę się nauczyć, które się nauczyłam, jakieś takie do zapamiętania. Tu sobie widzicie, te wzory robiłam przez maskę. No i moim numer jeden rzeczą, którą chcę się nauczyć w tym roku, grać w szachy. Chociaż tak wiecie, żeby z jakimiś początkującymi osobami też można było sobie pograć. Chociaż jak zaczęłam czytać, oglądać filmiki na YouTubie o grze w szachy, takich dla początkujących, to powiem szczerze, że chyba to nie będzie łatwe. No i zaczął mi się styczeń, więc ja się tutaj bazowałam na takich, na tym, co robi Tosiakowo. Więc on, te moje miesiące będą podobne do jej, które ona tworzyła. I na początku zaczęłam sobie też używać jakieś tam wycinanki, wiecie, skrapowe, ale potem się przypomniało, że mam takie naklejki, wiecie, odstające z Actiona. I te były z takich, wiecie, jak w Scrap Boysach były takie liski i różne tam jakieś misiaki. I tak zaczęłam sobie je też wyklejać, więc tak na szybko wam tutaj pokażę, tylko na początek każdego miesiąca sobie będę robić właśnie kalendarz. Tutaj sobie zakleiłam te miejsca taśmą washi, gdzie jest, tak jakby one były narysowane, cała kratka, ale tutaj wiadomo, zaczyna się miesiąc od niedzieli. Mam skrapowe zakupy i z dopiskiem im mniej, tym lepiej. Ważne takie informacje, które w danym miesiącu. I tutaj tak szybciutko przelecimy, mamy właśnie dni. Tutaj są stempelki z Agaterii, z dniami tygodnia. I właśnie tutaj jeszcze naklejek tamtych nie używałam, znaczy zaczęłam już tutaj. Jakieś kółeczka, takie widzicie skrapki, jakieś tu naklejka była jakaś z P13, tu też. Tak nie do końca wiedziałam i dopiero później znalazłam te naklejki, zaczęłam je przyklejać. I robiłam jakoś tak te tygodniówki w jakichś takich kolorkach. Oj, róg mi się zagiął. Tak widzicie, jesteśmy dopiero, tu będzie 23 styczeń i tutaj już mam na końcu pracę dla Diti, które muszę wykonywać, terminy, żeby sobie po prostu uzupełnić, które już mam zrobione i tutaj się zaczyna luty. Tu już troszeczkę bardziej pokombinowałam, bo sobie jakieś tutaj skrapki wycięłam, sobie serwetkę, wycinanki powycinałam, jakieś naklejki, tutaj sobie coś porysowałam. I tutaj już zaczęłam robić luty. Jakieś takie, wiecie, trochę za bardzo przesadzam chyba z tymi maskami. No ale cóż, jakoś mi tak różowo w tym miesiącu, bo kupiłam takie naklejki z Actiona właśnie, takie art kreatywne, czyli pędzle, farby i tak dalej. One są w różowo-fioletowych kolorach, więc poleciałam. Tak jak widzicie, masek mam różnych, więc starałam się korzystać. Tutaj widzicie, luty mam, jedną linijkę zrobiłam za dużo, więc też ją zakleiłam. I tak to wygląda. Tutaj już sobie troszeczkę inaczej porobiłam te dni. Bardzo mi się też podobają filmiki bullet journalowe. Boże, Ania z Alter Art. Ona właśnie na swoim kanale Srebrnolistka, chyba tam jest wpisana, tworzy właśnie art journal i ona sobie robi takie właśnie rameczki. I mi się to bardzo podoba. Też zrobiłam sobie tak jak Anita właśnie tutaj projekty tygodnia i ja zamiast obiadów i tak dalej i kolacji to mam, wiecie, takie do zrobienia rzeczy w całym tygodniu, nie? Nie w konkretny dzień, tylko żeby mieć. I też sobie robiłam tutaj takie kreseczki właśnie tym markerem. Trochę mi się nie podoba to, że on na końcu tak jakby nadmiar tej farby zostaje i takie, wiecie, tutaj dwa razy zrobiłam, więc już się tak brzydko zrobiło. Ale no, no trudno, tak jest i tyle. Tu mamy kolejny tydzień. Tak jak widzicie, wszędzie są te same naklejki, tak jakby... Stwierdziłam, że cały miesiąc po prostu zrobię, tak? Kupię sobie te naklejki na przyszły miesiąc, już też mam na przyszły miesiąc, na marzec. Może to się jeszcze zmienić. Takie też, które kupiłam, widzicie, takie morskie, ale takie vintage'owe, fajne, piękne te róże są. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale luty będzie fioletowo-różowy. I tak jak widzicie, wszędzie te naklejki pchałam po prostu jak popadnie, ale też się starałam trochę nie przesadzać. Ta fajnie właśnie do tego miesiąca pasuje, ta maska tutaj z Kraftuli, takie wiecie, odciski od kubków. No i tak by to jakoś wyglądało. No i tu mam ostatnie dwa dni i oczywiście moje prace dla Diti. I tak by to wyglądało. I dzisiejszy dzień akurat spędziłam nad robieniem lutego.
Nie wiem, czy wy też robicie takie, czy prowadzicie bullet journal. Mi się to spodobało samo robienie tych, wiecie, tych tygodniówek. A to, czy będę w nich wypisywała, no to się zobaczy. Tak myślałam dzisiaj, że bardzo chętnie bym usiadła i bym zrobiła na cały rok, ale gdzieś by ta przyjemność zniknęła, bo jednak co jakiś czas mam okazję usiąść i zacząć to robić. A jeżeli bym zrobiła cały rok, to potem w ogóle bym zapomniała o tym bullet journalu i pewnie bym go nie prowadziła. Zobaczcie, tak jakby te 2 miesiące zajęły mi tak tutaj, widzicie, trochę, więc myślę, że na cały rok powinno mi starczyć. Chyba że coś, że tak powiem, odstawię, albo mi się znudzi, albo na przykład go zaleję, no to wtedy może być różnie. Ale myślę, że powinien starczyć na cały rok. Zobaczymy, jak to jest. No u mnie akurat tak wypadło, że od początku roku sobie zaczęłam. Tak długo się zbierałam, że właśnie przed nowy rok i tak już pod koniec grudnia zaczęłam sobie tutaj te takie podstawowe właśnie rysować. To siakowo też fajnie robi, bo ona ma, produkuje sama naklejki, więc ona ma tych naklejek i u niej te tygodniówki to bardzo szybko idą. Czasami jak wrzuca filmik, on trwa jakieś tam 18 minut, gdzie wiadomo, tutaj w tym czasie jest i zastanawianie, i dobieranie materiałów, więc idzie szybko, tak? A ja jednak musiałam sobie trochę to tutaj porysować, podepisywać i tak dalej. Ale spoko, fajnie, fajnie mi się to robiło. Tutaj sobie kółka od jakiegoś wykrojnika odrysowywałam, żeby były równe. Podoba mi się to jak na ten moment. I czy będę kontynuowała? No to zobaczymy. Myślę, że jeszcze 2-3 miesiące na pewno, a potem zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!